Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystościach upamiętniających rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. Dokładnie 12 maja 1935 roku, a więc 87 lat temu, zmarł Józef Piłsudski. Józef Piłsudski, postać ważna dla historii Polski, dla historii Europy, ale myślę też, że ważna dla pomniejszych miejscowości. I jedną z takich miejscowości jest właśnie nasz Pińczów. My jako Muzeum Regionalne w Pińczowie chcemy podtrzymywać pamięć o Józefie Piłsudskim, podtrzymywać pamięć o patriotyzmie. Stąd też co roku organizujemy uroczystości związane z rocznicą śmierci marszałka. Ja bardzo serdecznie chciałabym z tego miejsca powitać zaproszonych gości. Witam panią wiceburmistrz miasta i gminy Pińczów, panią Beatę Kita. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie, pana Zdzisława Woźniaka. Witam wicestarostę powiatu pińczowskiego, pana Ryszarda Barnę. Hufiec ZHP w Pińczowie na czele z panią podharcmistrz Anną Steckiewicz. Witam dyrektorów poszczególnych szkół, a są z nami dyrektor zespołu szkół nr 1 w Pińczowie, pan Paweł Rutkowski. Witamy również przedstawicieli szkoły podstawowej nr 2 w Pińczowie. Witamy przedstawicieli liceum ogólnokształcącego imieniem Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Witamy dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie, pana Andrzeja Cepaka. I proszę państwa, na uroczystości zapraszaliśmy również Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, więc jeśli państwo z nami są, to serdecznie witamy. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie. Oraz Szkoła dla Młodzieży i Dorosłych Awans w Pińczowie. Witam również niezawodnych jak zawsze strzelców, Związek Strzelecki Niepodległość. I myślę, że akurat w tym miejscu są oni tutaj jednymi z ważniejszych gości, bo to oni na terenie naszego powiatu, na terenie Ponidzia podtrzymują właśnie te tradycje związane z Józefem Piłsudskim. Witam również media, jest z nami Telewizja Pińczów Twoje Miasto, jest z nami tygodnik Ponidzia oraz Radio Kielce. I witam wszystkich przybyłych gości, którzy chcą razem z nami uczcić 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. Proszę państwa, dzisiaj jest szczególny dzień, bo my jako muzeum co roku organizujemy rajd pieszy poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. On zawsze odbywa się w marcu, wtedy kiedy Piłsudski obchodził swoje imieniny. W tym roku wspólnie ze Związkiem Strzeleckim Niepodległość, wspólnie z panem burmistrzem miasta i gminy Pińczów organizujemy uroczystości upamiętniające śmierć Józefa Piłsudskiego. Już od samego rana tutaj u nas w Pińczowie odbywały się warsztaty zorganizowane przez muzeum i na tych warsztatach, które były przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, uczniowie wykonali przepiękne portrety Józefa Piłsudskiego, które mogą państwo tutaj podziwiać. One są przedstawione dla państwa i wywieszone na sztalugach. Obiecaliśmy dzieciakom, że właśnie podczas tych uroczystości odbędzie się wernisaż, że wszyscy będą mogli te przepiękne portrety podziwiać. No i proszę się nie dziwić, że są one niektóre niezgodne kolorystycznie, bo oczywiście niektóre odznaki, mundur Piłsudskiego, no niekoniecznie powinny być w takim kolorze, w jakim są namalowane, ale proszę państwa, to jest wizja dzieci.
dokładnie trzecich klas, więc proszę wybaczyć, ale to jest wizja artystyczna naszych uczniów. Również o godzinie 10 w Pińczowie odbył się spacer śladami Józefa Piłsudskiego. Pan Dariusz Greń oprowadził uczniów, a raczej młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie właśnie po tych miejscach, które są związane z Józefem Piłsudskim. Przede wszystkim spacer rozpoczął się tutaj pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, ale młodzież była również na Placu Konstytucji 3 Maja, bo jak wszyscy wiemy, tam znajduje się dąb, który został zasadzony w imieniny Józefa Piłsudskiego. Byli również pod kolejką, gdzie wcześniej mieścił się pomnik Piłsudskiego. Spacer zakończył się w naszym muzeum. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie chciałam podziękować dyrektorom szkół, przede wszystkim Szkole Podstawowej nr 1, Zespołowi Szkół nr 1 w Pińczowie, Szkole Podstawowej nr 2, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Pińczowie oraz Liceum Ogólnokształcącemu w Pińczowie, że dzieci, uczniowie tych szkół bardzo chętnie wzięli udział właśnie w warsztatach, które zostały przez nas przygotowane. Proszę Państwa, teraz odśpiewamy pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że jest to pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, ale jest to również ulubiona pieśń Józefa Piłsudskiego. Zapraszam teraz delegację do złożenia wiązanek. Jako pierwsi wiązankę składają przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Pińczowie i Rady Miejskiej w Pińczowie, pani wiceburmistrz miasta i gminy Pińczów, pani Beata Kita oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie, pan Zdzisław Woźniak. Wiązankę składają przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pińczowie, pan wicestarosta Ryszard Barna, pani Monika Strojna i pani Joanna Hałuda. Wiązankę składa dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Pińczowie, pan Paweł Rutkowski. Wiązankę składają uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie. Thank you.
prawnicze, przepraszam, składają przedstawiciele HUFSA ZHP w Lipcu. Wiązankę składa Muzeum Regionalne w Pińczowie oraz Związek Strzelecki Niepodległość. W lewo. Stop. Wiązankę składa młodzież z Liceum Ogólnokształcącego imieniem Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Znicze składają przedstawiciele Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pińczowie. Wiązankę składają przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie z dyrektorem Andrzejem Cepakiem na czele. Proszę Państwa, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy. Dziękujemy szkołom, że tak licznie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Dziękujemy harcerzom, dziękujemy przedstawicielom władz gminy i powiatu. Proszę Państwa, ja przy okazji chciałabym jeszcze tylko zaprosić Państwa na sobotę, 14 maja od godziny 18:00 nasze muzeum organizuje Noc Muzeów. I od godziny 18:00 będą mogli Państwo zwiedzać oczywiście bezpłatnie wszystkie oddziały naszego muzeum. Takim punktem kulminacyjnym i chyba najważniejszym będzie spacer po zabytkach Pińczowa. Rozpoczynamy go o godzinie 18:00 na wzgórzu Świętej Anny i co ciekawe będziemy wchodzili do tych zabytków, które na co dzień są niedostępne dla turystów, dla zwiedzających, a więc wejdziemy do Pałacu Wielopolskich, wejdziemy do Baszty, wejdziemy do Kościoła Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, oczywiście do synagogi, do klasztoru franciszkanów, do domu ariańskiego i później ulicą wzdłuż cmentarza udamy się do Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Oprócz tego będą mogli Państwo podziwiać wystawę zabytkowych aut i motocykli przed muzeum, a mniej więcej o godzinie 19:00 na dziedzińcu Pałacu Wielopolskich odbędzie się pokaz polskiej sztuki walki w wykonaniu naszego pińczowskiego stowarzyszenia Signum Polonicum. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do podziwiania prac naszych najmłodszych i zapraszam na sobotę. Dziękuję bardzo. Tak, ja myślę, że pamiętamy, powinniśmy pamiętać, powinniśmy stale obchodzić tego typu rocznice. Jest to oznaka patriotyzmu przede wszystkim, moim zdaniem, a to, jak ważny jest w chwili obecnej patriotyzm, to chyba nie trzeba nikomu wyjaśniać. No, nabiera słowa honor, ojczyzna nabierają i patriotyzm też nabierają innego znaczenia, nowego, takiego głębszego znaczenia w świetle tych wydarzeń, które w chwili obecnej
wydarzyły się za naszą wschodnią granicą. Było mi niezmiernie miło gościć wszystkich przybyłych na jakże ważnej uroczystości. Jako gospodarz obiektu współpracuję z Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie procentować. To jest raz, bo pani Justyna to niezwykle miła i rzeczowa osoba. Proszę Państwa, ponadto, cóż, dzisiejsza impreza, dzisiejsza uroczystość jest niezwykle istotna, bo tak jak tu zostało powiedziane, takie wartości trzeba pielęgnować i wpajać młodzieży i dzieciom. Jakie wartości? Wartości patriotyczne. Panie dyrektorze, widzieliśmy pana wychowanków w mundurach harcerskich. Oczywiście. Słuchajcie Państwo, powołaliśmy rok temu drużynę harcerską i również pielęgnujemy takie wartości zuchowe i harcerskie w naszym ośrodku. Dzieci chętnie uczestniczą w tego rodzaju uroczystościach, jak również w uroczystościach takich typowo szkolnych, bo wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne. No. Ośrodek przygotowuje się do dużej uroczystości na wrzesień. Może kilka słów na ten temat. Tak, słuchajcie Państwo, myślę, że uda nam się to zrealizować, bo planujemy 24 września w rocznicę nadania imienia ośrodkowi błogosławionego Józefa Pawłowskiego wmurowania nowej tablicy pamiątkowej na terenie w budynku szkoły. I tak jak powiedziałem, planujemy to na 24 września 2022 roku. Jak również myślę, że uda nam się w tym dniu również poświęcić proporzec nowo powstałej drużyny harcerskiej. Proszę powiedzieć, gdzie ta tablica miałaby zawisnąć na budynku? Tablica zawiśnie nie na budynku, lecz na parterze w budynku szkoły. Wewnątrz. Na parterze zaraz przy wejściu. Jaki będzie napis? Napis będzie następujący. Tablica upamiętniająca nadanie imienia szkole błogosławionego Józefa Pawłowskiego. 25 września 2005 rok. Z jego takimi słowami, że Bóg zawsze znajdzie rozwiązanie w trudnych sytuacjach. Rozumiem, że ta uroczystość będzie ogólnodostępna. Jak najbardziej. Jak Panie najbardziej. Panie dyrektorze, już dzisiaj możemy zaprosić, żeby rodzice, sympatycy i mieszkańcy. Myślę, że jak najbardziej można to uczynić. Dlaczego? Dlatego, że już na Radzie, na ostatniej Radzie Pedagogicznej wspólnie ustaliliśmy, że właśnie tą tablicę upamiętniającą nadanie imienia zamawiamy. Także została podjęta uchwała na Radzie. Myślę, że z przyjemnością już dzisiaj mogę powiedzieć, że odbędzie się to, jeżeli wszystko, nic się szczególnego nie wydarzy, 24 września tego roku.